Szanowni Państwo, witamy w nowej odsłonie programu Przegląd na antenie wielokulturowej telewizji regionalnej BMTV. Niezmiennie zapraszamy na naszą stronę bmtv.lt, także na Facebooka i do prenumerowania naszego kanału na YouTubie. Nazywam się Rajmund Klonowski, a dzisiaj rozmawiam w plenerze z Rafałem Zawistowskim, rysownikiem. Dzień dobry. Dzień dobry. Rysownik, jak można się z nazwy domyśleć, rysuje, ale no, to jest jednak chyba coś więcej niż tylko... Tak. Rysownik to brzmi trochę tak, trochę jest o wszystkim, nie wiadomo o czym. A w praktyce no, rysunek to jest taka, powiedzmy, język podstawowy w sztuce, w sztukach wizualnych. Współcześnie oczywiście jest to trochę inaczej to rozumiane niż na przykład w XVI czy XVII wieku, ale niemniej podstawowym jakby śladem myśli czy pomysłu to jest jednak rysunek. Ja tym się zajmuję zawodowo z powodu dlatego, że to daje mi największą jakby możliwość też różnorodności, wyboru po prostu różnego rodzaju efektów plastycznych i też zajęć, na przykład czy w teatrze, pracując jako scenograf, projektując kostiumy, buty, wymyślając jakieś sceny, szkicując, zawsze zaangażowany jest to rysunek. To trochę tak wygląda jakby z chmury różnych pomysłów krystalizował się jeden, który jest właściwie, no, który idzie do realizacji, jest powiedzmy taki z całej puli wybrany. To właśnie umożliwia rysunek. Natomiast tak na co dzień zajmuję się rysunkiem prasowym, czyli to też jest takie dość ogólne stwierdzenie, ale w praktyce oznacza rysowanie komentarzy do różnych wydarzeń, do praktycznie wszelkich przejawów życia. No i też ilustracji. Ilustracja to też jest taka troszeczkę inna odsłona tego rysunku, gdzie dotyczy to tekstu. Mam po prostu jest tekstem literackim albo tekstem po prostu publicystycznym. I tutaj już trochę inaczej trzeba uwzględnić oczywiście myśl autora, jego podejście w ogóle do tematu, ale z tym też można grać. To znaczy nie musi być tak, że rysunek, ilustracja musi odzwierciedlać dokładnie tezę autora. Może być troszeczkę obok, ale nie może być nie na temat. Trochę to brzmi tak, może nawet poszerzać temat, dlatego że po przeczytaniu tekstu, patrząc na ilustrację, możemy jeszcze dojść do innej refleksji, której na przykład w tekście no, nie zauważyliśmy, ale w kontekście ilustracyjnym, co ma wtedy taki walor troszeczkę, myślę, takiego plakatowego, mniej narracyjnego, no to wtedy nam to trochę wzbogaca temat. Ale wydaje się, że jest to też bardzo duża odpowiedzialność. Tak. To znaczy, rysując, no powiedzmy, wiadomo, że na przykład charakterystyką rysowania do prasy jest termin. Termin jest kwestią żelazną po prostu. Temat jest jakiś tam wpada, na przykład godzinę czy dwie godziny przed wydaniem i on musi być zrealizowany. I to oczywiście jest takie rysowanie bez poprawki takiej, bez jakiejś dłuższej refleksji, tylko mu trzeba odpowiedzieć na zagadnienie, trzeba od razu odpowiedzieć na to, na ten temat, tylko jeszcze narysować w miarę sprawnie. Jest to taka trochę odpowiedzialność, czuje się ten ciężar, dlatego że po prostu nie ma drugiego podejścia. Natomiast na przykład w projektowaniu, czym się zajmuję w takim projektowaniu dla teatru Witkacego w Zakopanem, no to jest ta przestrzeń właśnie tej wolnej kreacji.
No, trwa tam kilka tygodni, może trwać. Można szukać różnych rozwiązań, ale jest ten dzień, kiedy trzeba przystąpić do produkcji i zacząć wydawać budżet po prostu. I tutaj nie ma miejsca na pomyłkę, bo każda zmiana budzi to są straty konkretne finansowe. Ale wróćmy jeszcze do kwestii rysunku prasowego. Bo tak jak pan wspomniał, że rysunek jest językiem podstawowym sztuki, to czy to nie jest tak, że wtedy rolą takiego rysownika prasowego jest dokonanie tłumaczenia z tekstu prasowego na ten język rysunku? To znaczy, mamy do czynienia z tą... Rysujemy to, czego właściwie nie trudno powiedzieć. Znaczy, rysunek trochę poszerza na tekst, dlatego, czy zdarzenie, bo to może być na przykład dowolna rzecz, na przykład, czy stopa, wzrost stopy procentowej, czy że się gdzieś budynek zawalił, czy że pogoda jest taka, czy inna, czy że Polacy ileś tam mają na przykład sukcesy bądź nie na olimpiadzie i tak dalej. Od ekonomii po religię, po historię, wszystko można komentować. I to jest właśnie w tej prasie, w rysunku prasowym, w ilustrowaniu właściwie prasy jest fascynujące, dlatego że ta przestrzeń tematyczna jest nieokiełznana zupełnie. Czy on poszerza? Poszerza, także należy, żeby on był ciekawy, żeby był interesujący, powinien poszerzać, jednak wykraczać poza tekst, poza informację, jakimś świeżym skojarzeniem, czy myślą, którą widz w ciągu tam 4 sekund, właśnie 3 sekund powinien się zorientować, na czym polega pomysł. Tak jakby tak liczyć raz, dwa, trzy, cztery, pięć, to już jeżeli w ciągu tych 5 sekund powiedzmy ktoś patrzy na ten rysunek i nie wie, o co chodzi, to znaczy, że rysunek jest zły. Znaczy on musi być pierwsze spojrzenie. On musi być czytelne. I tekst jest oczywiście później. Nawet może tytuł już jest taki bardziej wtórny. Najpierw jest, bo jesteśmy wzrokowcami po prostu. Znaczy siła wzroku czy obrazu jest nam po prostu przypisana już przez naturę. I odczytujemy obraz szalenie intensywnie. Kwestia tekstu czy tego, to już musimy usłyszeć w swojej głowie dźwięki, jakieś to trwa, to jest czas. To jest zdanie, to już jest dalsze, to jest chwila i tak dalej, i tak dalej. Musi zaintrygować. Znaczy, myślę, że to też jest rodzaj też zabawy intelektualnej. Rysunek, skojarzeń, czy zabawa formą, zabawa plastyczna to jest też. Czy używamy koloru, czy akcentujemy coś wyłącznie kreską, czy jakąś czy plamą, czy... No to wybór tych środków artystycznych też jest duży i mimo to, że gazeta nie jest z gumy nigdy i to jest, tego miejsca zawsze jest mało, trzeba się gdzieś w jakiś narzucony format, czy trzeba się gdzieś wcisnąć z tym rysunkiem. Najczęściej to on jest, trzeba też wziąć pod uwagę czytelność, wielkość. No są te ograniczenia, ale one też z czasem pomagają. Tak? Ale to można odnieść wrażenie, że praca rysownika, tak opisana, tak naprawdę najmniej czasu spędza na rysowaniu, a najwięcej na kształceniu się, czytaniu na różne tematy, zastanawianiu się nad tym wszystkim, a moment, w którym już się dotyka narzędziem papieru, to jest tak naprawdę zwieńczenie całej tej pracy. Myślę, że tak. Jestem część takiej rzeczywistości, natomiast samo, to są dwie rzeczy oczywiście, bo wydaje się, że można sobie wyobrazić rysunek, usiąść i wyobrazić sobie obraz, ale tak nie jest, dlatego że obraz czy rysunek, on dzieje się w czasie, on jakby narasta, pewne rzeczy, on się pojawia, zdarza się, tak jak się zdarza życie, przygoda, czy jakaś chwila, ona się zdarza i ma swoje konkretne etapy. Także w praktyce to jest tak, że powiedzmy 15 minut, kwadrans na takie wolne myślenie. Przeczytałem, zastanowiłem się.
nad tekstem. Jeszcze no, kwadrans to jest taka no, wolne skojarzenia. Co o tym można pomyśleć? No, może tak, może inaczej. Oczywiście też się pojawiają wtedy szkice takie, no, które no, no nie są do druku, ale są po prostu takie, żeby uporządkować tą chociażby kompozycję czy pomysł. I ostatni taki moment zastanawiam się, czy to w ogóle ma sens. Natomiast istnieje tam oczywiście ten moment, kiedy, o, no wiem, powiedzmy, mam te, to zależy, no godzinę, czasami więcej, czasami trzy godziny, a czasami nawet następny kwadrans, czy pół godziny, żeby to żeby narysować. I to już to jest ten czas rysowania, on już no jest taką realizacją pewnego zamierzenia, na którym się trzeba skupić i no i tutaj jest właśnie wybór no, no pewne rodzaju no ta praca artystyczna, że tak powiem, to można określić, no czysto taka artystyczna, która jest nie mniej ważna, jest no, a może najważniejsza. I ona jakby daje nam ten pełen, oczywiście kontekst jest też ważny. Jakie to jest wydanie? Jaka jest czcionka użyta w tekście? Jaka jest sąsiedztwo takiego artykułu? No jest mnóstwo takich zależności, które trzeba też wziąć pod uwagę, tak? Bo to jest jednak ilustracja cały czas, ona wpisuje się w druk. Musi stanowić też pewną całość kompozycyjną razem z tekstem. Jak się coś, to my nazywamy to projektowaniem graficznym, ale to też świadomy ilustrator tego, co robi, i powinien to wziąć pod uwagę, żeby uzyskać jak najlepszy efekt. No to wszystko brzmi jak rzeczywiście bardzo skomplikowany proces produkcyjny. Trochę tak jest, ale to produkcja jest na przykład, też zajmuje się czymś, co też trochę się wymyka takiej właśnie pojęciu produkcji. To znaczy na przykład rysuję na scenie obraz, który ma, powiedzmy, zajmuje całą tą przestrzeń sceny, jest taką żywą scenografią, tak? I to jest taki występ, który trwa tyle co koncert muzyczny, mniej więcej tam półtorej godziny. I ja stoję przed, powiedzmy, płótnem, który ma szerokość 3 metry, wysokość 1,5 metra. Najczęściej taki format wybieram, ponieważ no, bryt materiału ma najczęściej 160 cm, więc trzeba to jeszcze nabić na Blade Ram. Także to jest taki najczęściej stosowany przeze mnie format. I wtedy reaguję wyłącznie na improwizuję. Bez specjalnego zastanawiania się, bo nie ma to czasu. I ten cykl produkcyjny właściwie jest wyłącznie no to treść, samo rysowanie, czy w tym przypadku rysowanie pędzlem, no jest takie po prostu odpowiedzią na tą, na muzykę, na dramaturgię utworu, jest jakąś taką moją artystyczną odpowiedzią. Ono, ta kompozycja się nie, powinna się skończyć, oczywiście wtedy, kiedy się kończy występ muzyczny i tak też się dzieje. A są bisy? No właśnie, nie można. To jest niemożliwe. Można coś dorysować dodatkowo. Zrobić coś takiego. Także to jest taka dość specyficzna. Takie dość specyficzne zajęcie, które czasami po prostu podejmuje się takiego rysowania. To właściwie to malowanie, rysowanie jest. Trudno powiedzieć. Ale bardziej rysowanie farbą i pędzlem. A czym by się w takim układzie różniło rysowanie od malowania? Żeby można było użyć tej drugiej nazwy. Malowanie to wtedy, ja bym to określił jako rodzaj no, używania plamy jako głównego, że plama jest jednak tą treścią jakby, tym głównym jakby sposobem przedstawienia jest plama, która się sąsiaduje z drugą plamą, powiedzmy, tak? I różnice tonalne czy kolorystyczne, one powodują to, że my widzimy jakiś kształt, tak, i tak dalej. Natomiast rysunek sam w sobie
jest dość abstrakcyjny, dlatego że w naturze nie istnieje, nie istnieje linia. Istnieją tylko właśnie zderzenia. W naturze jest tylko zderzenie, jest podział na coś, co zmienia, jest na jakimś tle i stąd my to widzimy. Natomiast rysunek jest taką troszeczkę absolutnie podstawową i abstrakcyjną linia, bo rysujemy troszeczkę to, co wiemy o czymś, mniej to, co widzimy. Bo co widzimy, to nam najczęściej trochę przeszkadza. No to jest ten etap rysunku, na przykład czy w portrecie, czy w rysunkowaniu z natury, no, gdzie celem jest jakby odwzorowanie rzeczywistości, to co widzimy, to jest na końcu. W tym sensie, że światłocień, czy faktura, to nagle są te... Natomiast, żeby to było sensowne, to należy najpierw narysować to, co się wie o przedmiocie. Nie wiem, czy to jasno. Jakby narysować stołek, trzeba być trochę, zostać stolarzem przez chwilę. Tak? Żeby odtworzyć pewnego rodzaju myśl, która legła u podstaw temu, że powstał stołek. Ideę stołka. Tak, ale to konkretnie. Ta idea ma cztery nogi i ma konkretne przekroje, grubości i tak dalej. Tak? Także czy przestrzeń jakąś, czy zbiegi, tak? to wbrew pozorom implikuje mnóstwo różnych zagadnień. Takie podejście. Natomiast wracając na przykład takiego rysunku, powiedzmy, który jest w teatrze, to nie ogranicza się wyłącznie do tego stworzenia projektów teatralnych. Czasami po prostu część scenografii wykonuje rysunkowo. Po prostu powstają jakiegoś rodzaju może nie przestrzenne, ale takie właśnie szukam takich form, gdzie ten rysunek mogę wcisnąć w jakiś sposób, użyć. Na przykład przy przedstawieniu Panoptikum Tuwima, taki tytuł od wiersza Panoptikum wybraliśmy w Teatrze Zakopiańskim. Sytuacja dzieje się w kawiarni. Przedstawienie odbywa się w kawiarni. Publiczność siedzi jakby przy stolikach w środku, a właściwie dookoła niej są jakieś takie rodzaj takich mansjonów, gdzie aktorzy mają swoje miejsce. To w moim zamierzeniu miało symbolizować kamienicę. Wnętrze kamienicy, podwórko i klatki schodowe, takie hipotetycznie, że stamtąd wychodzą z różnych ludzi i spotykają się jakby ze sobą, przechodząc przez to podwórko. I to mi dawało taką zmianę sceny i tak dalej, i różne możliwości. A w środku tej, powiedzmy, tej kamienicy jest stół, który stoi, powiedzmy, w takiej bali z wodą. I to jest takie troszeczkę abstrakcyjne, ale ten stół jest, zamiast blatu jest piasek. I wszystko, co się tam postawi, zostawia swój ślad i tak dalej, ktoś usiądzie, wstanie, róży. I ten piasek, ta woda pod spodem, było takie... I te postacie z Tuwima, z jego wierszy właśnie takie spotykają, przechodzą, gdzieś się śpieszą, gdzieś wychodzą poza teatr, ale właśnie w domyśle, że to jest właśnie albo brama, albo coś. I miałem ten problem właśnie, że w środku tej scenerii, takiej już stoją dwa filary. Dwa filary, które po prostu zakłócają mi tą przestrzeń. W żaden sposób nie można ich przez... No nie mogę zburzyć teatru. Stoją te dwa filary i koniec. Jak zrobić, żeby zniknęły? Właśnie rysunek się przydał. Dlatego, że każdy z tych filarów obudowałem takim blejtramem. Z jednej strony był naklejona taka lustrzana, nabita lustrzana taka folia, sztywna na pleksji, która odbijała światło tak jak lustro. A nad tym jeszcze, w odległości tam 5 centymetrów, nabiłem folię przezroczystą.
i na tej folii przezroczystej zrobiłem rysunki. Takie jakby ktoś, wydawało się, że kogoś zobaczył, ale nie konkretnie. Czyli użyłem takiej techniki, że rysowałem na tej folii, że przezroczystej, że jest ta postać, trochę taka, różne takie kompozycje poetyckie powymyślałem, z ludźmi, z jakimiś postaciami. Trochę to było tak lawowane szarością poprzez takie użycie farb takich witrażowych, żeby to nie było takie. I to wszystko razem jeszcze się odbijało w tej podwójnie w tej lustrzanej folii. Czyli to wszystko tak rzucało podwójne takie, w zależności od jakie było oświetlenie sceny, sceniczne, to ten rysunek się ruszał jakby trochę. A do tego jeszcze spróbowałem tam do środka trochę dymu, dymu po prostu jeszcze wpuścić. Czyli ten dym jeszcze był uwięziony, tak jak ten dym powiedzmy z papierosa w tej przestrzeni między tymi dwoma foliami. Tak? Uzyskałem ten efekt taki, że nikt w ogóle nie myślał o żadnych filarach. Bo nagle okazało się, że tam jest coś się dzieje, że jest jakiś rysunek, że odbija się światło, odbija się ze sceny, aktorzy się też, refleksy są. Są różne takie refleksje, jak powiedzmy stoimy nad wodą, tak, że nam tu coś miga, tam się trochę odbijemy, tam i tak dalej. W końcu staje się to trochę takie mało realne. I no i ten efekt właśnie rysunkowy tak mi się udało wykorzystać, bo samo lustro by mi nie dało tego. Musiało być narysowane na tych filarach tam kilkumetrowych w szerokości, to powiedzmy metra, taka kompozycja, która zupełnie była jakimś zaskoczeniem dla widza też, no i zupełnie odbierała też uwagę od praktyce, od tych filarów. Także nikt nigdy nie pomyślał, że problem jest filar, tylko że to jest jakaś zamierzona po prostu konstrukcja, część scenografii. Po prostu nie, tego filara nie, no nie ma. Nie o to chodziło. No właśnie, ale ten język teatru to z kolei jest jeszcze inny język niż język rysunku. Jak to się stało, że rysownik trafił do teatru, bo mogłoby się wydawać, że to nie jest oczywiste? Rzeczywiście zaczęło się od tego, że miałem wystawę malarstwa w Galerii Teatru Witkacego. Dyrektor teatru poprosił mnie, żebym tam zaprezentował z kolei, no nie rysunki, ale jakieś obrazy. I oczywiście do tego, to był 2003 rok, do tego doszło. Potem zaproponował mi po tej wystawie, żebym zajął się, żebym zrobił scenografię do sztuki teatralnej. No, ale za bardzo mi na tym nie zależało. Chciałem to z siebie zrzucić, ten ciężar jakby projektowania sceny, ale przekonał mnie z tym, że po prostu Duda Gracz też właściwie malował tylko obrazy i okazał się świetnym scenografem. Właśnie w Teatrze Witkacego zrobił fantastyczne projekty i to mnie jakoś tak przekonało, no skoro tak wybitny człowiek to zrobił, to może ja też spróbuję. Może nie tak nie na tym poziomie, ale że to nie jest coś niemożliwego. Ale to też się związało z taką konsekwencją, że ten rysunek w scenografii, no, że to właśnie trochę nie jest też do końca scenografia, bo to jest trochę wszystko. To jest takie autorskie wymyślanie tych scen, zdarzeń. Fantastyczna sprawa. Dla rysownika, jak się lubi rysować i nie stanowi to jakiegoś problemu. No gorzej jak no właśnie tutaj jest rysunek jest ważny, bo jeżeli rysunek jest wymęczony, przychodzi z trudem i tak dalej, no to powiedzmy może być, zrobić tych rysunków kilka. No i już sobie dać spokój, żeby zapomnieć o tym. A jeżeli nam to sprawia przyjemność i jakoś nam to wychodzi, no to możemy po prostu folgować sobie wyobraźnię i właśnie znaleźć to rozwiązanie, które jest inspirujące też dla innych, dla nich artystów, dla aktora, dla reżysera i tak dalej.
Bo przy projektowaniu strojów chociażby, to trzeba ten w tym rysunku zawrzeć instrukcję przetłumaczenia go na język tkaniny, prawda? Tak, tak. Jest to tutaj nie można po prostu sobie naszkicować czegokolwiek i oddać to wszystko w ręce krawcowej w nadziei, że ona rozwiąże problem, którego my nie potrafimy rozwiązać. Nie, tak nie można. Rzeczywiście należy technicznie też zadbać o to, żeby zamierzenie, bo ten rysunek projektowy, on jakby pokazuje nam, co my zamierzamy, ale też nie do końca. Tam jest mnóstwo niuansów, które musimy nanieść jakby już w trakcie realizacji. Z doborem już nie narysujemy, na przykład możemy zaskakować kolor tkaniny i tak dalej, ale czy to jest jakaś krepa wełniana, czy to jest jakieś płótno, czy sztuczny materiał, jak on ma się w danym projekcie sprawdzić, no to musimy to jednak za tym pochodzić, tak? I to jest ta część właśnie gorsza pracy w teatrze. Trzeba po prostu dużo, dużo chodzić, biegać po różnych sklepach, nie sklepach, rozmawiać ze specjalistami, pilnować wykonania, rozwiązywać bieżące problemy, bo nie wszystko, co wymyślimy od razu, musi się okazać takie wspaniałe, tak? I mądre. Trzeba siebie też poprawiać. I dochodzić do tego momentu, kiedy mamy już kilka dni przed premierą, kiedy wszystko musi być gotowe. Ta duża scenografia, to jest wtedy. Skończone. Możemy to zobaczyć, co się stało, dopiero jak się to wszystko zbierze do kupy. Czyli dopiero w czasie premiery widzi się już efekt końcowy. Tak, tak. To wszystko do momentu, powiedzmy do próby generalnej, tak? Jeszcze zmieniamy się, jeszcze próba generalna nam potrafi, możemy zmienić kilka rzeczy. Tak też kilkakrotnie robiłem. Na przykład w przeddzień premiery to była sztuka Barabasz, Para Lagerfista, premiera polska. Lagerfist napisał książkę, ale też napisał sztukę teatralną. Ten temat. I właściwie wszystko było już przygotowane i zaprojektowałem taką sztuczną podłogę z tkaniny na całej tej scenie. I czegoś mi brakowało, miałem tam oznaczenia, bo tam były takie elementy, które się przesuwają na kółkach, jeżdżą. Chodziło o to, żeby one stanęły w odpowiednim momencie, w odpowiednim miejscu i czasie, tak żeby też oświetlenie mogło się zmienić odpowiednio do każdej sceny. No i musiałem pozaznaczać te miejsca. Tak? I już dzień, już w nocy przed tą premierą wpadłem na pomysł, że nazwę to po łacinie. Te wszystkie te sceny, nie będę się tego w ogóle, tych oznaczeń wstydził, tylko rzeczywiście zaznaczę to kredą mocno tym. I tak na czworaka, po całym teatrze rysowałem i tam pisałem łacińskie sentencje, czy nie sentencje, nazwy tych przestrzeni, tak? Na przykład, że tutaj jest na przykład więzienie, tu ma być jakaś, to miejsce, które... To miejsce, gdzie miała się określona scena wydarzyć, zaznaczałem kredą i nazwę. I oczywiście w trakcie spektaklu uzyskałem ten efekt, że one się zacierały się te napisy. Także następny spektakl niestety trzeba było robić to samo. Na szczęście to już musieli robić moi asystenci. Ale za każdym spektaklem te nazwy musiały powstawać później na podłodze. Kredą być pisane. Także tak. Bo wspomniany tutaj teatr Witkacego. On jest w Zakopanem, prawda? Tak.
Jak to się, Zakopane jest od pana rodzimej Warszawy, no to jednak dosyć odlegle. Jak to się zrodziła taka więź? No właśnie z tego powodu tej mojej tam wystawy. No i później, no to już tak zrobiliśmy tych przedstawień, nie wiem, chyba 20 parę tych przedstawień już tam udało mi się zrealizować przez ostatnie 20 lat na pewno. I no jest w tym jakaś też nowitkacja jako patron, no, wspaniały rysownik. To już nie wiadomo, jaki patron, no to jest człowiek, który po prostu no, rysował właśnie codziennie. Miał nieokiełznaną wyobraźnię i ten jego rysunek już w takim sensie metafizycznym już, czy te jego szkice, no są robione ołówkiem gdzieś tam na jakichś skrawkach papieru, no dają tą tożsamość tego miejsca. Ten rysunek jest jakby, jest ten rysunek Witkacego daje nawet na taką tożsamość tego teatru i też odwagę, żeby w ogóle podejmować wysiłek. Dlatego, że on nam pokazuje w takim skrócie możliwość zaistnienia rzeczy niemożliwych. Inaczej niż takim, że już taki jest obraz dopracowany, jest jakaś ciężar taki stateczny. On oczywiście to jest rzecz, która nas wzbogaca, ale trudno zastąpić tą energię właśnie jakiegoś szkicu czy myśli takiej, czy tej wolności właśnie rysunkowej. Powiedzmy, Witkacy szukał takiego też w swojej twórczości szukał pewnego synkretyzmu sztuk, zdarzeń. To nie zawsze tam wyobraźnia da się zamknąć w pudełku, w takim, nawet w teatrze, w jakiejś formie czasowo-przestrzennej. Często sztuka wykracza poza tą swoim dynamizmem, swoim skojarzeniami poza ten świat realny. Także pracując nad, powiedzmy, przedstawieniami, ten pomaga mi na myślenie takie na przykład rysunkowe, jak w prasie trzeba skomentować coś takiego, że jest za gorąco, że deszcz pada, że pękła rura. Podejmowanie takich wyzwań, takich po prostu banalnych, w sensie artystycznym, pomaga później w odniesieniu się do tekstu literackiego, do rzeczywistości teatralnej, gdzie no, tekst jest kwestią wyobraźni oczywiście, ale tutaj musimy to zobaczyć naprawdę. Tutaj nie może czegoś brakować, jakiegoś fragmentu rzeczywistości. Poza tym to, co uważam dla siebie za istotne w teatrze, to jest tworzenie rzeczywistości, jakby myślenie o tym całościowo. Właśnie wyobrażenie sobie takiej sytuacji, że ja oglądam tylko fragment tego świata, jak my tutaj siedzimy, na coś patrzymy, z nami są jakieś drzewa, ale przed nami też. My mamy tą świadomość, że jesteśmy częścią jakiejś większej, że ten kadr, który nas w tej chwili ogranicza, to jest część większej całości, to jest raczej oczywiste. A w teatrze czasami tak nie jest. Właśnie, trzeba stworzyć tą iluzję, żeby widz zapomniał o tym, że jest w tym pudełku. Należy sobie wyobrazić, że to, co widzimy na scenie, ma swoją kontynuację gdzieś wszędzie. Tak? I zbudowanie, i wtedy ta postać staje się, moim zdaniem, wiarygodna. Żywa. I żywa, tak, mimo to, że może mieć ośle uszy, tak? Ale jest żywa, jest prawdziwa, nie jest sztuczna. Nie jest
wzmyślona, wyciągnięta z sufitu i te emocje, każde, nie tylko tragiczne, nie tylko wniosłe, ale takie emocje codzienne, zupełnie powtarzalne, no one są, możemy się z nimi zidentyfikować, patrząc na to, prawda, na tą, tak też sobie to wyobrażam, tą rolę też rysunku, bo bez tego nie mam narzędzia, żeby do tej przestrzeni się dostać, żeby ją wykreować w sposób świadomy i zapanować nad tym. No jak wracam do samego początku, nie jest tak, że usiądziemy i wymyślimy świat, albo wymyślimy obraz ze wszystkimi cieniami i tak dalej. Czy zrobimy jakieś streszczenie, to tak jakby po prostu się tego nie da tak uczynić. Natomiast jeżeli ktoś próbuje tak jakby spłaszczać tak właśnie jednym wrażeniem całość, no to wtedy mamy tą do czynienia właśnie z takim narażaniem się na pewnego rodzaju właśnie takie wady twórczości, czyli rodzaj właśnie spłaszczenia tematu, jakichś naiwnych pójścia na skróty, niezrozumienia czasu, jakości czy spójności czasu nas i tak dalej, i tak dalej. No to są takie najczęściej błędy, jakie się obserwuje w teatrze, to są właśnie te niespójności związane właśnie z moim zdaniem trochę z brakiem rysunku. Za mało rysunku powstało. Widzę to po prostu, że tutaj nie ma pomysłu, bo jest dziura na tam kilkuminutowa nawet w jakimś przedstawieniu i to wynika, że po prostu ktoś tego nie przepracował, tak? Częściej. Nie narysował. A nie narysował. Bo żeby to zobaczyć, to trzeba to narysować, żeby samemu sobie to uzmysłowić problem, tak? No i trochę też tak na tym rzecz polega. Czyli tak kończąc naszą rozmowę, warto, żeby każdy próbował coś rysować i swoje absolutnie przemyślenia przelewać w ten sposób. Absolutnie tak. Tak jak z muzykowaniem, tak samo jest. To nie muszą być jakieś skończone dzieła, ale szkice, coś, żeby po prostu mieć jakąś do tego dostęp do kultury europejskiej. Dostęp taki, bo to jest właśnie ten problem, właśnie takiego niezrozumienia. Idziemy do muzeum, i oglądamy tego. Musimy mieć jakiś klucz do tego, żeby zrozumieć, na co my patrzymy. Jakieś swoje doświadczenie własne. Żeby interpretować obraz w Galerii Narodowej na przykład. Wydaje się, że to jest najlepszy sposób. Poza tym to trochę to rekompensujemy współcześnie robieniem tych tysięcy zdjęć, których później nie możemy obejrzeć. Tak? I to jest takie nadrabianie na prędkość tego. Narysowanie czegokolwiek to jest moment wyciszenia, parę minut refleksji. Trzeba się zastanowić nad tym, czy naprawdę wszystko warto rysować, tylko może te najważniejsze rzeczy są, no nie wszystko jest tak samo ważne. Może czasami trzeba po prostu coś tylko zasugerować, a nie robić czegoś tam, powiedzmy, taką tapetę. Tak? No to są bardzo przydatne w życiu takie refleksje, które wychodzą właśnie z czynności po prostu rysowania i świadomego odzwierciedlania rzeczywistości, czy nawet fantazji jakiejś. No to jest na pewno coś, czego nam współcześnie brakuje. Brakuje nam tego klasycznego wykształcenia, gdzie rysunek też miał swoje miejsce w tym i tak właśnie. To wygląda. To jest dobry wniosek. Mniej korzystać z technologii, więcej wracać do podstaw. Tak, i więcej korzystamy, więcej z własnego, z analizy własnego postrzegania, żeby ten świat postrzegany był rzeczywiście, żeby był mój świat, tak?
indywidualny, wartościowy, niepowtarzalny. Tego w chwili nikt nie zmieni. Każda chwila jest, tak mówią w tkacy, każda chwila jest droga. Każdy moment jest bezcenny. I gdzieś powinien pozostać ślad tych momentów. A rysunek na przykład pozwala to. Jeżeli ja codziennie rano rysuję jakiś komentarz, czasami nic się nie dzieje, więc muszę sobie wymyśleć jakiś temat, który powiedzmy czasami może wydać się błahy, ale no, budzi jakąś tam uśmiech albo refleksję. No to z czasem już nawet widzę ten ślad czasu już po chwili, tak? Po miesiącu już jest 30 kilka tych śladów czasu, które mogę po prostu za rok sobie obejrzeć, tak? I tak dalej, i tak dalej. Także w teatrze trochę to dziwne jest to wrażenie, bo to jest powtarzalność, tak? Powtarzalność tych scen, także po 10 latach na przykład spektakl jest grany 10 lat. I powiedzmy, kilka lat już nikogo nie widziałem, tak? Ale znam na pamięć jakby wszystko, od podszewki, każdy tekst, każdą sytuację, każdą scenę. Jeszcze raz to widzę i widzę, że to jest jednak inny, no. Jeden spektakl idzie, inny akcent ma, inny, jako troszkę to tam się zmienia z czasem i tak dalej. I ślad zostaje. A jest ślad tamtej chwili, też jest trwały. Tamtej chwili właśnie, kiedy przed premierą w nocy tam na kolanach rysowałem te napisy po łacinie, do rana praktycznie, to ten ślad tej chwili jest. Niech tak zostaje. Bardzo dziękuję za rozmowę. Szanowni Państwo, to był program Przegląd na antenie wielokulturowej telewizji regionalnej BMTV. Naszym gościem jest Rafał Zawistowski, rysownik. No to jeszcze to. Pokażemy tu pogoń. W międzyczasie narysowałem pogoń. Pięknie. Tak szkicowo. Troszkę odsunię dłużej. I to jest także dzieło dla naszych widzów. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.